Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś będziemy rozmawiać o spadku produkcji warzyw gruntowych. W studiu witam Jakuba Jakubczaka, analityka sektora food and agri Banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie były warunki pogodowe dla uprawy warzyw gruntowych i jak to przełożyło się na produkcję? W 2021 roku zauważyliśmy tak naprawdę dość niekorzystne warunki pogodowe dla uprawy warzyw gruntowych w całym okresie ich wegetacji. Począwszy od okresu wysiewu mieliśmy dość niskie temperatury powietrza, szczególnie dobowe i też problemy z opadami, które doprowadziły do tego, że wysiewy warzyw zostały dość mocno przesunięte przez rolników w czasie. Wiele plantacji wysiało swoje warzywa dopiero w marcu, gdzie powinny one być wysiane wcześniej, powiedzmy w lutym czy w styczniu. Mieliśmy też w, całym w tym okresie wegetacji dwa takie dość szczególne miesiące, które chciałbym wspomnieć. Pierwszy to był lipiec. Lipiec był bardzo suchym i bardzo ciepłym miesiącem, przez co no, niestety mieliśmy problemy z dostawami, z dostępnością wody dla roślin i dość negatywnie wpłynęło to właśnie na okres wegetacji, tych roślin skróciło go, szczególnie tych upraw wczesnych i średnio wczesnych. Z kolei sierpień był kompletnym odwróceniem tej sytuacji. Mieliśmy dość chłodny i deszczowy sierpień, który negatywnie po pierwsze wpłynął na skrócenie okresu wegetacji odmian późnych, jak i też na, na porażenie chorobowe, szczególnie grzybi chorobami grzybiczymi czy bakteryjnymi, tak naprawdę wszystkich wczesnych i późnych. Upraw. Konsekwencją tego było to, że rolnicy naturalnie musieli stosować coraz większe ilości środków ochrony roślin, chociażby pestycydów, czy, czy generalnie większych nakładów pracy w polu, żeby, żeby utrzymać jako taką produkcję. Tak więc no, to po, poniekąd przekłada się i to na, na koszty, powiedzmy no, wyższe koszty pracy, wyższe koszty wykorzystania pestycydów, jak i no też na jakość tego końcowego produktu, która będzie trochę niższa z racji większego wykorzystania uh, różnego rodzaju chemikaliów uh, w, jego, uh, w jego produkcji. Uh, I uh, Jeżeli chodzi o zbiory, uh, zbiory niestety też nie były lepsze dla, dla polskich rolników. Uh, dość wilgotne powietrze i wilgotna gleba w okresie zbiorów, czyli powiedzmy gdzieś tam drugi, trzeci kwartał roku, no, doprowadziły do tego, że, że wielu rolników te zbiory musiało przesuwać w czasie, nasilała się też presja właśnie chorób grzybiczych na roślinach, no i to przełożyło się na, na mniejszą ilość po prostu tego produktu. i Najbardziej tak naprawdę w 2021 roku ucierpiały gatunki ciepłolubne, czyli pomidory i ogórki, Całkowita produkcja warzyw gruntowych w 2021 wyniosła około 3,8 miliona ton. Jest to spadek o 1% w porównaniu z rokiem 2020. W przypadku wcześniej wspomnianych ogórków wyprodukowano ich około 128 tysięcy ton. Jest to spadek na poziomie 30%, także naprawdę duży. A jak wypadła produkcja w przypadku pozostałych warzyw gruntowych? W przypadku pozostałych warzyw gruntowych no w Polsce jest kilka, kilka gatunków, które rzeczywiście się wyróżniają pod względem produkcji i wykorzystania też na rynku. Mówimy tutaj na przykład o kapuście, której, której wyprodukowano około 617 tysięcy ton. Jest to spadek o 14%. Kalafiorze, którego wyprodukowano około 140 tysięcy ton. To jest największy spadek w całej produkcji 40% w porównaniu z rokiem 2020. E, powiedzmy, dobrą historią jest cebula, której wyprodukowano 611, 612 tysięcy ton, i tutaj akurat poziomy się nie zmieniły w porównaniu z rokiem poprzednim. E, kończąc. E, Marchew oraz buraki ćwikłowe marchew około 600 tysięcy ton, również spadek o 13% i burak ćwikłowy około 240 tysięcy ton, i spadek o 24%. Także generalnie tutaj mamy dość duże spadki. Wśród pozostałych gatunków mamy około 1,2 miliona ton zebranych w roku 2021. Tutaj pozytywna wiadomość, jest to wzrost o 14% w stosunku do roku 2020 i zawdzięczamy to głównie Dyni, która zanotowała rekordowe wzrosty, jeżeli chodzi o, o produkcję. Dziękuję serdecznie i tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia.